sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii Poligon na kanale WarNews.pl, a dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, a jeżeli rozmawiamy właśnie o bezpieczeństwie energetycznym, to moimi gośćmi są dzisiaj Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny Polon.pl. Witam cię serdecznie, Mariusz. Cześć. Oraz Jakub Wiech, Energetyka24. Witam cię serdecznie, Jakub. Dzień dobry. Panowie, duże zamieszanie wokół pierwszej elektrowni atomowej, która ma powstać na Pomorzu. Komunikat władz samorządowych województwa pomorskiego wywołał olbrzymią dyskusję wczoraj w mediach społecznościowych. Co wiemy na ten temat? I o pierwszego głos zaproszę Mariusza Marszałkowskiego. Rzeczywiście powstało dosyć duże zamieszanie wynikające ze słów, które padło podczas spotkania w Chojnicach ze strony przedstawicieli zarówno władzy centralnej, czyli pani wojewody, jak i przedstawiciela samorządu województwa pomorskiego, pana wicemarszałka, którzy zasugerowali, że zasadnym byłoby przyjrzenie się jeszcze raz kwestii lokalizacji tej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, bo dzisiaj ta lokalizacja jest znana, ona ma już część wymaganych pozwoleń i decyzji, które jakby oznaczają, że ta budowa ma w tamtym regionie, w tamtym konkretnym miejscu się być prowadzona, czyli to jest miejscowość, to jest lokalizacja, która w dokumentach nazywa się Lubiatowo Kopalino, natomiast formalnie tak właściwie to jest miejscowość Słajszewo. Jest taka wieś, która znajduje się bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. No i mamy cała dyskusja, która zresztą już była w jakiś sposób dementowana przez polityków i jakoś prostowana przez samych zainteresowanych, wskazująca na to, że jednak przynajmniej póki co tematu zmiany lokalizacji nie ma. Natomiast rzeczywiście to zbudziło dużą kontrowersję, bo pamiętajmy, zmiana lokalizacji, która jest przygotowywana do tej roli już od kilkunastu właściwie lat, no jest takim działaniem bardzo zaskakującym, szczególnie, że my już nie mamy czasu na deliberacje, jakieś dyskusje dotyczące tego, gdzie to ma stanąć, czy to ma stanąć tam, czy siam, tylko po prostu już musimy działać, żeby po prostu ta elektrownia była gotowa zgodnie z harmonogramem. No właśnie o czas. Kuba, ty wczoraj wstawiłeś genialny post na Twitterze właśnie o tym, kiedy ta elektrownia już dawno powinna powstać. Co ty uważasz na ten temat? No bo z jednej strony mamy komunikat z początku stycznia mówiący, że nie ma w ogóle już dyskusji co do lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej, no a dzisiaj dementi wczorajszego wpisu, no który niewątpliwie rzuca jakieś tam niepewność wśród społeczeństwa. Spojrzałbym na tę sprawę z tej perspektywy. Otóż moim zdaniem jest to pokłosie pewnej niespójności, jeżeli chodzi o politykę głównie komunikacyjną rządu, ale też pewne dwugłosy, które pojawiają się na linii rząd centralny i samorządowcy, bo myślę, że ta sprawa jest w dużej mierze właśnie efektem pewnych działań samorządowych przeprowadzanych na takim lokalnym poziomie. Tutaj kieruję wzrok w stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, bo tam myślę, tak naprawdę trzeba szukać pewnych przyczyn, jeżeli chodzi o kwestionowanie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. I to jest ryzykowne o tyle, że zahaczyliśmy tak naprawdę w pewne zaburzenia harmonogramu realizacji tego projektu i to, co wzbudziło moje największe obawy, to fakt, że pod tymi zastrzeżeniami czy pod tymi takimi kwestionowaniem lokalizacji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej de facto podpisała się władza centralna poprzez panią wojewodę, która wczoraj zarówno podczas spotkania w Chojnicach, jak i podczas komunikacji już późniejszej za pośrednictwem oświadczeń de facto potwierdziła, że lokalizacja Lubiatowo-Kopalino jest kwestionowana. I to jest to, moim zdaniem to najbardziej niepokojące z tego wszystkiego, mianowicie, że władza centralna de facto otwiera takie niebezpieczne drzwi, za którymi stoi podważanie tej lokalizacji. Lokalizacji, dla której została wydana decyzja środowiskowa, decyzja o ustaleniu tej lokalizacji, gdzie zostały przeprowadzone konsultacje transgraniczne i w oparciu o którą stworzono kontrakt projektowy, na mocy którego ma powstać projekt polskiej elektrowni jądrowej, jaka ma być tam właśnie zbudowana. I to
Jeżeli chodzi o czas, tak odpowiadając już precyzyjnie na to pytanie, to stwarza ryzyko opóźnienia projektu o co najmniej moim zdaniem 5 lat, a być może nawet o więcej. I to wszystko czyni projekt jądrowy przedsięwzięciem już nie z obszaru lat 30., jeżeli chodzi o jego wejście do polskiej energetyki, tylko z obszaru lat 40. A nas nie stać na takie przesunięcie. Myśmy już dawno powinni mieć elektrownię jądrową. Ona już powinna pracować na nasze bezpieczeństwo energetyczne i zapewniać nam tanią, bezemisyjną energię. To, że jej nie mamy, jest porażką naszego państwa i tego typu działania no, nie przybliżają nas do realizacji tego projektu, a powinny. I bardzo bym chciał właśnie takiego resetu komunikacji rządu, jeżeli chodzi o energetykę, bo tutaj mamy bardzo wiele podobnych przypadków, gdzie ta komunikacja była po prostu źle prowadzona i mam głęboką nadzieję, że dużą część tych problemów rozwiąże powołanie pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, bo tutaj mamy właśnie, powiedzmy, deficyt jeszcze na tym stanowisku i ten deficyt powinien być szybko naprawiony, uzupełniony i komunikacja powinna być już spójniejsza i uwzględniająca pewne subtelności, jeżeli chodzi o realizowane projekty. Panowie, ale nie jest tak przypadkiem, no bo dzisiaj mamy też poranny wywiad w Radiu Z, który de facto, w którym Jan Grabiec mówi, że ta lokalizacja pozostaje, no ale temat jednak cały czas jest ciągnięty. Mówicie o 5 latach. Czy jak my stawiamy się właśnie już wobec kontrahentów, którzy zaangażowali się w ten projekt? Czy my też jako Polska nie wychodzimy na niepoważnego partnera? To znaczy, jeżeli chodzi o sam kontrakt z Westinghouse'em i Bechtelem na projektowanie tej elektrowni, no to ona dotyczy konkretnego obszaru, czyli właśnie Słajszewa, gdzie zresztą już trwają pewne prace przygotowawcze i projektowe, bo to jest inwestycja z takiej skali, która wymaga dokładnego zbadania wszystkich aspektów i środowiskowych, i społecznych, i infrastrukturalnych, i lokalizacyjnych, i tak dalej. I te prace już trwają i no, ja nie wyobrażam sobie, żeby w obliczu podpisanego też już kontraktu na projektowanie tej elektrowni ta no, jeszcze trwała dyskusja na temat jej lokalizacji, tym bardziej, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że ten obiekt już ma większość dokumentów, które pozwalają na przygotowywanie tej dokumentacji projektowej. Już są pozwolenia środowiskowe, jest pozwolenie związane, jest decyzja zasadnicza, która właściwie otwiera tą drogę formalną budowy czy projektowania tej elektrowni. Mamy konsultacje transgraniczne, czy jesteśmy pod konsultacjach transgranicznych. Ta lokalizacja, która jest tam, przede wszystkim mamy też warunki przyłączeniowe, które zostały wydane w grudniu przez PSE dla tej elektrowni, a to jest paradoksalnie bardzo istotny element, bo on zakłada również kwestie budowy czy inwestycji infrastrukturalnych w sieci przesyłowe, bo przecież ta energia musi z tej elektrowni być rozprowadzana. I tutaj też pojawiają się takie elementy, takie zresztą pan wicemarszałek to poruszył jako jeden z argumentów, poza oczywiście kwestią szerokiej, piaszczystej plaży i kompleksu leśnego, to elementem za Żarnowcem ma być rzekomo właśnie dostępność linii przesyłowej, co jest no nieco absurdalne, patrząc z perspektywy wykorzystania tej infrastruktury, kiedy już zarzucono pomysł budowy elektrowni w Żarnowcu w połowie lat 90. Ta infrastruktura, która już funkcjonowała, przesyłowa, została zagospodarowana choćby pod elektrownię szczytowo-pompową w Żarnowcu. I ta elektrownia jest bardzo istotna z perspektywy, znaczy ja bym powiedział, że ten ESP jest podobnie, jeżeli chodzi o wartość i ważność, jak elektrownia jądrowa, bo to właśnie elektrownie szczytowo-pompowe są tym ważnym elementem stabilizacji na przykład odnawialnych źródeł energii. Więc jakby ten argument dotyczący też bliskości sieci przesyłowych, która i tak musiałaby być rozbudowana, jest nietrafiony. No i myślę, że to, bo pytałeś się, czy to podważa jakieś nasze zaufanie, to znaczy to kwestią jedną jest zaufanie, kwestią jedną jest jakiś tam wizerunek, tak, wśród firm, chociaż pamiętajmy, że to jest działanie komercyjne, czyli po prostu my płacimy za ten projekt i to, czy to by był projekt w Żarnowcu, czy w Lubiatowo-Kopalino, to
z perspektywy jakby wykonawcy to nie będzie miało dużego znaczenia. Po prostu on będzie musiał dostosować projekt pod konkretną lokalizację. To nie jest tak, że wykonawca nam jakby ustala miejsce, gdzie mamy budować elektrownię. Natomiast to pokazuje pewien problem z infrastrukturą w ogóle, z planowaniem infrastruktury strategicznej. I trochę martwi mnie to w kontekście tym, że jednak kiedyś, przynajmniej ja zawsze to podkreślałem, że energetyka była tym obszarem działalności publicznej i politycznej, która gdzieś tam zawsze łączyła, gdzieś tam zawsze budowała ten konsensus pomiędzy partiami politycznymi w Polsce. I tu zaczyna się, wchodzimy w ten obszar bardzo ważnej inwestycji, kluczowej inwestycji, w moim odczuciu ważniejszej nawet niż ten dyskutowany szeroko CPK dla polskiej gospodarki, która musi być zrealizowana, a już budzi na samym początku duże kontrowersje na scenie politycznej. I ja wiem, z czego, znaczy każdy podejrzewam wie, z czego to wynika. To wynika po prostu z tego, że no, mamy taką sytuację polityczną, że teraz żadna strona nie może wręcz ze swojej perspektywy przyznać racji czy zaakceptować decyzji poprzednika, czy też na przykład następcy. I to jest jeden z głównych zasadniczych problemów dzisiejszej debaty i szkoda, że dotyka on tak ważnych planów, czy tak ważnych inwestycji jak energetyka jądrowa. Jakub, ja mam do ciebie pytanie, czy ewentualne przesunięcie czasowe w realizacji tego projektu, one wpłyną na proces transformacji, no bo wiemy, że mamy jasny plan wygaszania już elektrowni węglowych, mamy już dokładne daty poszczególnych bloków, które mają być wyłączone, czy my możemy sobie pozwolić na przesunięcie nawet o rok, o dwa właśnie budowy elektrowni atomowej? To tutaj warto zauważyć już na początku, że obecnie polski projekt jądrowy w tym momencie jest opóźniony. On jest opóźniony około 2 lata, co najmniej. I powinniśmy patrzeć, jeżeli chodzi o rok otwarcia pierwszego polskiego bloku jądrowego, już nie na rok 2033, tylko na rok 2035, tak, licząc optymistycznie. Więc tu już mamy rozbieżność między takimi dokumentami jak polityka energetyczna Polski do 2040 roku, czy w polski program energetyki jądrowej. I każde dalsze przesunięcie to jest coraz większe ryzyko wykonania dużej części polskiej transformacji. I ja tutaj zwróciłbym uwagę na kolejną taką nieścisłość, czy niespójność, czy patologię instytucjonalną, bo tak to trzeba nazwać, która jest udziałem nie tylko obecnego rządu, ale też poprzedniego, jeżeli chodzi o takie traktowanie na poważnie tych strategii energetycznych, które już zostały podjęte. I trochę tak w nawiązaniu do tego, o czym mówił Mariusz, no jakim my jesteśmy państwem, jeżeli mamy jako mapę drogową rozwoju energetyki dokument, który już jest teraz nieaktualny? Bo polityka energetyczna Polski 2040 jest nieaktualna, ona powinna podlegać już nowelizacji i taka nowelizacja powstała, tylko nie została przyjęta przez rząd w tym roku. I nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje dalej z tym projektem. Wiemy, że nasz fundament formalny, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, jest nieaktualny. I tutaj się już pojawia bardzo wiele komplikacji, bo my tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie sytuacja polskiej energetyki w latach 30. Możemy domniemywać mniej więcej, że będzie źle raczej, bo mamy wiele opóźnień i mamy bardzo, bardzo powiedzmy takie rozklejenie i rozwarstwienie na wielu elementach, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i w tym momencie dokładanie dużych znaków zapytania do atomu, a kwestionowanie lokalizacji jest dokładaniem dużych znaków zapytania, to działa tylko jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o naszą sytuację. A to, co wiemy na pewno, jeżeli chodzi o lata 30, to jest fakt, że grozi nam wtedy tak zwane ryzyko luki wytwórczej, czyli po prostu będziemy mieć za mało elektrowni względem naszych potrzeb. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyliczyło, że to ta luka, czyli ten deficyt, ten brak elektrowni wyniesie od 11 do 4 gigawatów. W tym najczarniejszym scenariuszu to będzie 11, w tym najlepszym 4 gigawaty. Nawet ubytek 4 gigawatów względem naszego zapotrzebowania jest czymś bardzo złym, a 11 gigawatów to jest absolutna katastrofa gospodarcza. I jeżeli nie staniemy na wysokości zadania, żeby dowieść takie projekty jak projekt jądrowy, które mają zastąpić przynajmniej w części, na przykład wygaszaną wtedy w latach 30. elektrownię Bełchatów, no to będziemy mieć bardzo, bardzo poważne problemy i turbulencje nie dla samej energetyki, tylko dla całej gospodarki, dla każdego z nas praktycznie. I tego powinniśmy uniknąć i powinniśmy robić wszystko, żeby tym szlakiem nie iść.
Panowie, a co właśnie z kolejnymi projektami? Wspomniałeś, Jakubie, o Bełchatowie. On gdzieś tam na mapach jest wskazany jako kolejna lokalizacja, więc zapytam was, co dalej? Będzie Bełchatów? Wiemy przecież o kolejnej inicjatywie już z sektorem prywatnym. A co z kolejną lokalizacją, Mariusz? Ja wiem, że Mateusz, tobie bardzo zależy na tym Bełchatowie, bo sam jesteś przecież... Za plecami mam kominy. No właśnie, więc ja rozumiem, że ty jesteś bardzo zainteresowany, natomiast my zresztą też kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, no i powiem ci szczerze, że oczywiście Bełchatów jest w pewnej jakby gronie tam tych kilkunastu bodajże, jeszcze kilkunastu lokalizacji, które są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o realizację projektu tego drugiego elektrowni jądrowej zgodnie z PPJ-em. Natomiast wydaje mi się osobiście i tak patrząc na warunki, to Bełchatów raczej jest mniej traktowany priorytetowo, to znaczy jest parę innych lokalizacji, ja się tu nie będę wskazywał, bo to nawet PEI jeszcze nie chce za bardzo o tym mówić, natomiast w tym roku na pewno poznamy, jeżeli chodzi o tą drugą lokalizację, z tym, że pamiętajmy, że bo właśnie problem gdzieś tam z PEI-em jest taki, z PPJ-em jest taki, że my dyskutujemy, teraz tak trochę skupiliśmy się jakby na tej pierwszej lokalizacji i gdzieś nam umyka to, że PPJ to właśnie dwie lokalizacje od 6 do 9 gigawatów w zależności od technologii, którą zostanie tam zainstalowana. Już wiemy, że pierwsza lokalizacja, chociaż pani wojewoda też powiedziała, że są wątpliwości co do technologii wybranej. I to w ogóle jakby cały ten konstrukt w tej rozmowie, ja wiem, że to jest rozmowa gdzieś tam na kanwie pewnie zbliżających się wyborów samorządowych, w lokalnym, w Chojnicach, też nawet mieście gdzieś tam niezwiązanym w ogóle z budową przecież tej elektrowni. Natomiast to też jest ciekawy ten konstrukt w ogóle na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie prawnej podważane są na przykład te decyzje wydawane przez poprzedniego wojewody, decyzję lokalizacyjną, na jakiej podstawie wojewoda w jakikolwiek sposób podważa, nawet tak w rozmowie, no przecież to była oficjalna nagrywana rozmowa, też pewne kwestie związane z technologią wybraną, przecież to nie jest kompetencja ani wojewody. Ta kwestia związana z tym, że ten argument też taki, który tam gdzieś padał na zasadzie, że z wieloma osobami, z wieloma stronami rozmawialiśmy i jest wiele kontrowersji. No, ja wiem, że fajnie, bo to my możemy sobie tak w trójkę porozmawiać i powiedzieć, a wiele osób, z którymi rozmawiałem jest za albo wiele przeciw. Ale jeżeli już mówimy o administracji, czy to samorządowej, czy centralnej, no to powinniśmy działać, szczególnie jeżeli mówimy o kontekście takiej elektrowni i takiej inwestycji strategicznej, na faktach, na dokumentach, na jakichś opracowaniach naukowych, na opracowaniach technologicznych, a nie na zasadzie, że ktoś powiedział, bo ktoś widzi tam na płotach jakieś naklejki ze sprzeciwem wobec atomu. Jak ktoś pojechał sobie kiedyś do Gąsek, to widział nawet kapliczkę z Boże chroni od atomu. No, tylko to jest dowód anegdotyczny, no nie będziemy tego używać w poważnej rozmowie, a gdzieś mam wrażenie, że takie właśnie anegdotyczne dowody i anegdotki trafiają właśnie pod strzechy niestety nie polskich domów, ale coraz częściej też pod strzechy polskich urzędów i obiektów administracji. Jeżeli chodzi o tą drugą lokalizację, to też na chwilę obecną rzeczywiście są informacje, że te prace gdzieś tam trwają koncepcyjne, natomiast jeżeli my jesteśmy opóźnieni już to, co Jakub wspomniał z pierwszą lokalizacją, to no, ciężko nawet wyrokować, jak będziemy mocno opóźnieni z tą drugą lokalizacją, bo to rzeczywiście jest duże wyzwanie, bo jeżeli my jesteśmy dzisiaj na etapie nawet nie decyzji środowiskowych, decyzji lokalizacyjnych, ale nawet jeszcze inwestor nie wskazał proponowanej lokalizacji, to teraz policzmy sobie, ile trwało czasu od wskazania lokalizacji przez inwestora w grudniu 2021 roku, czyli Kopalino, Lubiatowa Kopalino. Teraz mamy początek 2024 i wciąż jeszcze ktoś tam chce mieszać przy tej lokalizacji. To co dopiero będzie, jeżeli my powiedzmy w tym roku wskażemy, czy w następnym lokalizacji tej drugiej elektrowni, to ile to zajmie czasu, badania środowiskowe, kwestie lokalizacyjne, pozwoleniowe. To jest ogromny szmat czasu i ja nie wiem, czy w ogóle ta druga lokalizacja w tym ambitnym planie będzie miała szansę realizacji w tym przedziale czasu, w którym jest zakładany. Jakub, ja jak czytam komentarze, to często się pojawia informacja i dużo użytkowników, przynajmniej na Twitterze, pisze o jednej rzeczy.
ile my już milionów tak naprawdę od początku lat 90. wydaliśmy w nasz program jądrowy, bo mam wrażenie, że teraz trwa pewne widowisko polityczne, pojawiają się komisje śledcze, ale zgodzę się z opinią z jednego użytkowników, że ta kwestia też powinna być jakąś kontrolą objęta, no bo chyba wydaliśmy już tyle pieniędzy na te projekty, na te lokalizacje, że moglibyśmy już chyba mieć z dwie takie elektrownie jądrowe. Tak i powiem szczerze, tak z głowy nie oszacuję tego wszystkiego. Na pewno to jest już nie miliony, tylko miliardy. To są te rzędy wielkości. Myślę, że około 2, może trochę więcej miliardów złotych, to licząc tak po kosztach operacyjnych spółki, najpierw PGE EJ1. To jeszcze koszty budowy żarnowca w latach 80. No, ale to już od lat 90. liczymy. No już, to, już skupmy się na 90. Już stanęło, tam się już nic nie działo. Natomiast do koszty operacji PGE EJ1, koszty potem wykupu tej spółki przez Skarb Państwa, co też jest dosyć specyficznym ruchem, potem Polskie Elektrownie Jądrowe, no to myślę, że jakieś 2 miliardy z kawałkiem, mogę się tutaj mylić o kilkadziesiąt, kilkaset może nawet milionów, ale to tak z głowy szacują. Natomiast oczywiście to jest coś, co powinno być podniesione na gruncie debaty publicznej, bo to pokazuje moim zdaniem przede wszystkim naprawdę poważną patologię instytucjonalną państwa polskiego. My nie jesteśmy w stanie realizować projektów, które wykraczają poza jedną kadencję albo dwie kadencje w najlepszych warunkach w parlamentu. I to jest katastrofa. W sensie my nie możemy sobie na to pozwolić jako kraj, który jest położony tu, gdzie jest, jako kraj, który ma takie warunki, jakie ma, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o energetykę. Myśmy powinni teraz dążyć do jak najszybszego nadrobienia wszystkich tych zaległości, które mamy, a tymczasem dalej widzę, że patologie instytucjonalne nie są rozwiązywalne i rozwiązywane. I przyznam szczerze, że jeżeli miałbym suflować jakiś pomysł temu czy innemu rządowi, to skupiłbym się na tym, żeby takie kwestie jak energetykę jądrową, czy jak CPK, wyjąć poza nawias debaty partyjnej i stworzyć pewną płaszczyznę, na której już nie będzie takiej kontestacji w tym rozumieniu, że jeden działacz lokalny czy nawet centralny będzie kwestionował sens tego projektu, który jest wpisany w rządowe dokumenty i de facto jest oficjalnie polityką państwa. Bo to się mija z celem. W tym momencie my buksujemy w miejscu i nic się nie dzieje w absolutnie kluczowym sektorze, jakim jest dla nas w przestrzeni bezpieczeństwa energetycznego. I tutaj jest dużo do zrobienia i życzyłbym sobie, żeby rządzący wreszcie stanęli na tym poziomie takiej dojrzałości politycznej i dojrzałości w myśleniu geostrategicznym o losach państwa. I tutaj warto osadzić projekt jądrowy w perspektywie. My budujemy elektrownię jądrową nie na gruncie pewnej doraźnej zachcianki czy jakiegoś doraźnego planu. To jest jednostka, która ma zasilać Polskę przez cały XXI wiek. Więc to jest ta perspektywa, na którą powinniśmy patrzeć. To jest jakby spuścizna, którą przekazujemy kilku kolejnym pokoleniom. I jeżeli nie dowieziemy tego na czas, to nasze dzieci, nasze wnuki będą osobami, które moim zdaniem tak samo będą patrzeć na nas, jak my patrzymy na budowniczych żarnowcach, którzy też nie dowieźli, też z powodów politycznych, tej elektrowni sukcesem. No ja nie myślę o nich zbyt ciepło, o tych ludziach, którzy odpowiedzieli za Żarnowiec i o decyzji ministra Syryjczyka i rządu Mazowieckiego, który skasował ten projekt. Więc życzyłbym sobie, żeby ta nasza elektrownia jednak powstała. Ja tu jeszcze bym dodał coś do Jakuba, bo my patrzymy na budowniczych żarnowca z pewnym takim, tak jak ty powiedziałeś, może nie budowniczych, bo budowniczy no to nie mają nic jakby żadnej winy, natomiast tych, którzy decydowali o tej budowie z pewnym takim żalem. Natomiast my jeszcze jesteśmy w tej sytuacji wygodnej, że
tym czasie, kiedy budowano, czy mniej więcej w okresie, kiedy budowano, próbowano budować elektrownie jądrowe, oddawano do użytku kolejne bloki węglowe, które dzisiaj nam służą i my mamy dzisiaj energię z tych bloków, względnie, powiedzmy jeszcze przez kilkanaście lat temu była względnie tania, ale przynajmniej stabilna. Natomiast co nasze dzieci będą miały za te 20 lat, gdy ten atom nie powstanie? To już zostawiam Państwu do przemyślenia. Panowie, na koniec zostańmy jeszcze przy chwilę przy wątku, który poruszył Jakub, czyli o tym wątku politycznym. No bo z jednej strony każdy słyszał deklarację Donalda Tuska, że atom jest praktycznie kwestią nie do dyskusji. Wczoraj mieliśmy przecież pozytywny również głos od pani poseł z partii Razem, która stwierdziła, że te pomysły są niedorzeczne. Ale czy my możemy tutaj dostrzegać właśnie poprzez politykę pani wojewody właśnie taki wątek polityczny? Nie, bo to robiła poprzednia ekipa. Mariusz? Znaczy, ja powiem tak, nie wiem do końca, nie znam, znaczy my rozmawialiśmy wcześniej też i ja myślę, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że to jest po prostu gdzieś dyskusja realizowana na kanwie zbliżających się wyborów lokalnych, samorządowych. No to jest, każdy polityk samorządowy też patrzy w kontekście pewnego kapitału politycznego, który może uzyskać. Nie zawsze kapitał samorządowy, nie zawsze jakby interes lokalny jest równy interesowi krajowemu czy państwowemu, centralnemu, więc tam narracja może wyglądać trochę inaczej niż na przykład w centralnej polityce. I myślę, że to jest jakby jeden z głównych elementów, tym bardziej, że jeżeli posłuchamy sobie tej wypowiedzi i zobaczymy sobie na nagraniu, bo ona jest nagrana, ją można sobie odsłuchać, ci, co są zainteresowani, to jednak pani wojewoda dostała trochę rykoszetem tym, co mówił pan wicemarszałek, bo to pan wicemarszałek w głównej mierze prowadził tę narrację, a pani wojewoda, no niestety, może ze względu na niski, mam na krótki staż urzędu, może też na jakieś, powiedzmy, czynniki właśnie lokalne, no dorzuciła parę swoich przemyśleń, które uzupełniły wypowiedź pana wicemarszałka. Zresztą ona tam rzuciła takie słowo, że pan marszałek właściwie wypełnił czy wyczerpał temat, o który tam było pytanie. I ona po prostu poczuła się w odpowiedzialności, żeby jeszcze coś dodać u siebie. I myślę, jakby, że to spowodowało ten błąd, o którym w ogóle dzisiaj rozmawiamy, bo gdyby to powiedział wicemarszałek, to z tego, co też Kuba powiedział, no, samorząd był przeciwny tej lokalizacji, ma wątpliwości i to jest temat, który jest znany, więc to by nie budziło żadnej sensacji, ale z racji tego, że temat pochwyciła pani wojewoda, no to już się zrobiło troszkę mniej wesoło, zwłaszcza jeżeli połączymy to też z wypowiedziami premiera Tuska czy innych polityków obecnej koalicji, którzy oni nie kontestują chęci budowy elektrowni jądrowej, bo nikt nie mówi, nikt nie zarzuca Platformie czy premierowi, że on jest przeciwny budowie atomu. Przecież on powołał spółkę PGEJ1 w 2009 bodajże czy 10 roku, to Kuba możesz mnie poprawić, jeżeli chodzi o rok. Natomiast tutaj problem jest taki, że dzisiaj we wszystkich praktycznie projektach i wszystkich wypowiedziach polityków rządzących pada, przy każdym projekcie, który dotyczy poprzedników, pada taka fraza analiza, czyli analizowanie tych projektów, ocena ich, audyt i tak dalej. No to jest, nie pada jasna deklaracja, tak, robimy ten projekt, realizujemy go, tylko zawsze jest takie coś, jak analizujemy, za kilka miesięcy się dowiemy. No i stąd wynika jakby ten problem, dlatego też wypowiedź pani wojewody była no takim jakby dopełnieniem tych wypowiedzi, które wcześniej padały. Jakub, na koniec, ty wspominałeś na swoich mediach społecznościowych o możliwej interpelacji. Kto musi się wypowiedzieć, kiedy musi się ktoś wypowiedzieć jasno w kwestii lokalizacji tej elektrowni? Może zamknąć usta krytykom, a może jednak otworzyć jakiś nowy poziom dyskusji na temat tego projektu? Bo z jednej strony no, nie mamy oprócz dzisiejszej deklaracji Jana Grabca w Radiu Z z samej góry jasnego komunikatu, że problemu nie ma. Tak, jeżeli chodzi o interpelację, to ona według moich informacji została złożona dzisiaj, to znaczy 18 stycznia i złożył ją pan poseł Gawron.
pan poseł Andrzej Gawron i skierował ją bezpośrednio do pani minister Pauliny Henik-Kloski, czyli do minister klimatu i środowiska. I pani minister ma według prawa 21 dni na odpowiedź na taką interpelację, więc w ciągu 3 tygodni mamy poznać informacje, jeżeli chodzi o pytania dotyczące właśnie zmiany lokalizacji i całej tej sprawy. Natomiast ja powtórzę trochę to, co już mówiłem, znaczy spodziewałbym się, żeby rząd wreszcie tak, zajął takie spójne stanowisko, to znaczy, żeby tak jak Mariusz mówił, tak, że zamiast tych fraz o analizach, o audycie, które no, nie przeczę, jest to potrzebne, tak, tylko nie w tym zakresie, nie w zakresie lokalizacji, a jedynie w pewnym zakresie biznesowym, na przykład właśnie wspomnianych już tych środków wydatkowanych na przykład przez Polskie Elektrownie Jądrowe. Natomiast, żeby zamiast tego po prostu wyszedł jeden polityk, albo niech to będzie nawet kilku polityków z powiedzmy różnych opcji koalicyjnych, którzy zajmują się energetyką i powiedzieli tak, będziemy budować atom, chcemy to robić wtedy i wtedy, mamy już zrobione to, to, to i to, brakuje nam tego, tego i tego i zamierzamy to zrobić wtedy, wtedy, wtedy. I to uważałbym za poważną politykę, za postawienie tych spraw bezpieczeństwa energetycznego na takim poziomie, na jakim one zasługują, żeby zostać postawione. A tymczasem właśnie tego typu wpadki komunikacyjne, które no w zasadzie już w ciągu ostatnich 30 dni, czy nawet trochę więcej rządów w ekipy pana premiera Tuska, no to jest ich dosyć dużo, jeżeli chodzi o energetykę, nagromadzenie jest spore, no to trzeba w jakiś sposób wyprostować. Bo też warto zauważyć, że nie tylko my tutaj stawiamy na szali bezpieczeństwo energetyczne, chociaż to jest oczywiście gardłowa sprawa, ale też de facto no, trochę wypadamy moim zdaniem niepoważnie w oczach naszych partnerów zagranicznych. I tu nie chodzi o to, że teraz, że mamy jakoś, nie wiem, jesteśmy gorsi czy tak dalej i powinniśmy spuścić oczy, tylko że powinniśmy po prostu być postrzegani jako poważny partner biznesowy. Polska powinna być uważana za kraj, który jest przewidywalny, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, który jest poważny, jeżeli chodzi o deklaracje i który jest dobrym miejscem do tego, żeby tutaj biznes lokować. A skoro mamy problemy w tak poważnych sprawach, jak bezpieczeństwo energetyczne, no to potem nie możemy mieć pretensji, że ktoś nie będzie chciał lokować tutaj biznesu, będzie się obawiał po prostu, że wskutek na przykład jakichś problemów lokalnych jego firma nie będzie mogła powstać, bo coś się tam samorządowo nie wydarzy. Tak? Więc to są wbrew pozorom bardzo poważne kwestie, które rozlewają się nie tylko na sferę energetyki, ale na całą naszą gospodarkę. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się wokół lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Państwa, jeżeli interesujecie się tematem, oczywiście odsyłam na polon.pl, gdzie znajdziecie artykuły Mariusza Marszałkowskiego i na Energetykę 24, gdzie znajdziecie opinię Jakuba Wiecha. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Zgadzamy się, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego powinna być sprawą ponadpartyjną. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, a informacje znajdziecie na pewno zarówno Mariusza, jak i Jakuba na warnews.pl. Sponsorem programu były Militaria.pl.